pochodzę z Zabiegańskiego. Dzień dobry, tęskniliście za nami, bo my za wami bardzo. Już dzisiaj kolejne piłkarskie wydarzenie w Tłuchowie. Kujawiak-Kowal, Tłuchowia-Tłuchowo. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania i do wielkiego kibicowania. Zaczynamy! Mogę ci ściąć karnego? Jasne, zapraszam. Niestety przegrałem zakład, ale to na pewno moje nie ostatnie słowo. Witamy bardzo serdecznie kierownika naszej drużyny. Panie kierowniku, moje pytanie do pana. Czy wszystko przygotowane i dopięte na ostatni guzik przed dzisiejszym spotkaniem w Tłuchowie? Oczywiście, tak jak przed każdym meczem. Panie kierowniku, moje pytanie również. Jaki wynik dzisiaj pan obstawia Tłuchowia-Tłuchowo, Kujawiak-Kowal? Rywal z górnej półki, Spadkowicz, czwartoligowy. Łatwo nie będzie, no ale 3-1. Liczymy, że te przepowiednie się sprawdzą. Wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki. Dziękuję. Dawid, obiecaj naszym kibicom, że dziś udzielisz końcu wywiadu. Nie obiecuję, ale się postaram. Obiecaj. Witamy bardzo serdecznie trenera gości. Panie trenerze, moje pytanie, czy po raz pierwszy pana drużyna jest tutaj w Tłuchowie na meczu? Jeżeli chodzi o Kujawiak-Kowal, jak najbardziej pierwszy raz. Przyjechaliśmy tutaj z pozytywnym nastawieniem powalczyć, ale boisko z Werykiem. A jak wam podoba się nasz obiekt i całe przygotowanie przed meczem? Fajne podejście organizatorów. Dla takich meczy ci zawodnicy jak najbardziej powinni grać, motywować się i dawać duże emocje kibicom. Życzę oczywiście dobrego meczu, zdrowej rywalizacji i jak najlepszego wyniku. Wszystkiego dobrego i również trzymamy kciuki za waszą drużynę. Dziękuję. Też życzę powodzenia Tłuchowi i mam nadzieję, że będzie dobre spotkanie. Dziękuję bardzo. Dzisiejszym i rozpoczynamy spotkanie Tłuchowia-Tłuchowo, Kujawiak-Kowal, tylko i wyłącznie po zwycięstwo. Tak, 0-0, wiele sytuacji, wielkie emocje na boisku i oczywiście piłkarskie wydarzenie. Walczymy tu po
zakończyła się wynikiem 0-0. Wiele niewykorzystanych sytuacji z jednej i z drugiej strony. Kontuzja, zmiany i przede wszystkim walka do samego końca. Za chwilę rozpoczynamy drugą część spotkania. Liczymy na zwycięstwo i 3 punkty, które pozostaną w Tłuchowie. Niedosyt po zakończonym spotkaniu, ale najważniejsze, 1 punkt, który zostaje dzisiaj w Tłuchowi. Tłuchowia pozostaje dalej na fotelu lidera i oczywiście dalej w drodze po upragniony awans. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za dzisiejsze oglądanie. Zapraszam do oglądania naszych mediów społecznościowych, kanału na YouTubie, profilu na Facebooku, Instagramie i oczywiście do wielkiego kibicowania naszej drużynie. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Cześć!